Siemankowicowie, witam Was w dzisiejszym odcinku z Pet Simulatora 99 i dzisiaj zaczynamy dzień drugi od zera do milionera. Mam 359 tysięcy po ostatnim odcinku, po sprzedaży wszystkich tych ekskluzywów, które mi zostały, więc dzisiaj sobie zaczniemy. Jeszcze mam tiketa tego darmowego, to sobie go też sprzedam. No i trzeba sobie wybrać jakiegoś ekskluzywa. Ja już jednego na oku mam. Już nie będę leciał w te krowy. Teraz chciałbym Dragon Fruita. 350k on kosztuje, no właśnie, coś tak myślałem. I jak go bym tak wcześniej i taniej zdobył, znowu wszystko podrożało i potaniało w ciągu ostatnich paru dni. Jest ten Dragon Fruit. 352k, ktoś go po cenie rapu sprzedaje. Niedobrze, ale to by była idealna cena dla mnie, bo to już takie, no ktoś krówska sprzedaje, widzę. O nie. Spróbujemy, no ale ja chcę tego, tego Fruita znaleźć po tańszej cenie. Jak nie, to wracamy chyba na krowy do 500 tysięcy i tutaj coś mocniejszego kupię. Ej, no widzowie, tu jest krowa za 70k. Ja muszę skorzystać. Klikaj to, no. 70k. Tam 71k. Jak ktoś przebije, to idę szukać dalej, ale, ale krowa za 71k, to mogę zrobić tak, no nawet porapię, jak sprzedam. 60k profitu. Jak ziomek przebije, to to olewam. Dobra, przebił, olewam. Dobra, widzę, nie ma Dragon Fruitów jakichś takich tańszych, tu gdzieś widziałem jakiegoś chyba, albo został sprzedany, no ale był za 350k. Tu są krowy, o, można powiedzieć, że w dobrych cenach kupę dwie krowy. Idę na jakiś inny jeszcze serwer, o, 400k za Dragon Fruita, no nie, ja bym musiał mieć, no 300 bym chciał, no, ale teraz to już jeszcze może jakąś krowę znajdę i troszkę podbiję ten budżet. I wtedy idziemy w jakieś inne ekskluzywy. Dobra widzowie, nic więcej nie znalazłem, więc na razie taką budeczkę wystawiam. Nic więcej tu chyba nie mam. Co bym mógł wystawić, co zdobyłem? Nie. Więc zostajemy z taką budką i widzimy się później, no. Jak posprzedaję i kupię coś nowego. Dobra widzowie, sprzedałem to co miałem. I powiem wam, że mam 400K, znalazłem Dragon Fruitę za 350K. I myślę czy nie zaryzykować, kupię go, zaryzykuję, spróbuję sprzedać za nie wiem, 380, za 400, żeby mieć większy profit. Mam jeszcze 50k, więc myślę, żeby na przykład tiketów nie poszukać i tiketów nie spróbować kupić, spróbuję coś takiego. Dobra widzowie, kończę ustawiać kolejny sklepik Dragon Fruit za 400k i dwa tikety, które kupiłem tam po 17, 800 jakoś tak, albo 18 coś, no okolica 18k. To będzie mini profit, bardziej zależy na tym dragonie. Zobaczymy co dalej będzie. Dobra widzowie, 490k Mamy tutaj ładny profit. Gdzie jest ten ziomek, który sprzedawał po rapie te ekskluzywy Czy jest on gdzieś tutaj, czy już sobie poszło Hologram Shark. Po rapie. Ale wiecie co? Ej! Balonkorki 220, karab 254. Bierzemy. Go sprofitujemy na pewno. Mamy pół miliona już łącznie. I ja, widzowie, celuję w różne ekskluzywy, bo jak sprzedaję tego samego i sprzedam jednego, to wtedy po prostu wszystkim się usuwają. Więc na pewno muszę w tego samego nie mogę celować. Na pewno muszę w inne. Dobra widzowie, tak wygląda mój trzeci sklepik. Balonkorgi już poszedł. Za 200. Okej, okay, widzowie. Stoka profitu zrobione, tak o, więc. No, widzieliście, co się właśnie stało. Ja lecę dalej. Dobra, Axolot 200k, RAP 220, bierzemy. Nic więcej tu nie ma. No i tak, widzowie, wygląda czwarty sklepik. Mamy pół miliona ponad w petach, więc podwoiliśmy już stawkę z poprzedniego odcinka, bo miałem tam około 300 tysięcy. A teraz miałem 590k, więc jak to się uda sprzedać, to już prawie cel na dzisiaj będzie, bo dzisiaj celuję w milion. Ale jak już będę miał też 600-700 tysięcy, to już będzie bułka z masłem. Już po trzy ekskluzywy mogę sprzedawać, więc elegancko. Dobra, widzę, wiem, mam 673 tysiące i no trochę się namęczyłem, bo chyba teraz przez godzinę sprzedawałem te dwa pety, ale udało się. Teraz będę szukał chyba krów i jakichś takich w miarę tanich tych petów. Krowy najczęściej schodzą, bo ja sobie patrzę, co tutaj schodzi na tych live salesach. To najczęściej widzę, że schodzi jakaś krowa, jakiś Rift Dragon, Cosmic od bardzo tanie, więc jak to wszystko będzie takie tanie, tu już za 101 krowa, to będę robił na tym profit. Ale teraz na razie to muszę poszukać sobie wszystko. No i dobra widzowie, jak widzicie mam milion na koncie. Ile łącznie już dzisiaj przetrajdowałem za 4 690 tysięcy. W poprzednim odcinku to było milion chyba 440 przetradowane I jeszcze udało mi się krowę zdobyć Więc wytradowałem trochę ponad milion Ale głównie tymi krowami się tradeowałem, więc yy, nie chciałem wam tego pokazywać Wystawmy sobie tą krówkę No ale już milion Widzowie, otwiera to nam Drogę na dużo, dużo fajnych takich Trade'ów i możliwość kupowania dobrych petów Niestety do pierwszego huja nam jeszcze brakuje te 5 milionów niecałe ale nad tym pomyślimy trochę później co będziemy kupować, na razie trzymajmy się przy tym co mamy. Tutaj mamy krówkę za 140 tysięcy jeszcze wystawioną więc jak ją kupię daję milion 140 tysięcy, więc cel na dzisiejszy odcinek widzowie został osiągnięty. Ja wam dziękuję za oglądanie, jak się podobało stawcie łapeczkę w górę, komentarz oraz subika. I również w komentarzu możecie pisać na pomysły, na czym możemy zrobić profit i się dorobić troszkę więcej. Nie wiem, co trading razy widzę krowę za 150, ja ją sprzedaję za 140 i schodzi, a za 150 ani razu mi nie zeszła i cały czas widzę, jak wiszą te krowy po 150, to to jest chyba za dużo, jak na krówkę. Ale no, jestem ciekawy, jakie by będziecie mieli pomysły na profit. Coś tu ktoś aukcjonował. Ej, to był dobry pet za 300k, jakbym postawił. No ale widzowie dzięki za oglądanie i pa pa!